głośno i wyraźnie opisz to miejsce, gdzie jesteś, co widzisz. Głośno mów. Oglądaj się. Oglądaj się. Może zobacz jakieś światełko przejście. Skoncentruj się, może te drzwi zobaczysz. Nie jestem skoncentrowana. Nie jesteś skoncentrowana? Nie. Mhm. Masz odczucie, że coś przeszkadza? Mam odczucie, jakbym nie była zahipnotyzowana. To tylko takie odczucie jest. Dobrze. Jesteś w pełnym relaksie w tej chwili. Jesteś w pełnym relaksie. I teraz tylko się koncentruj na tym miejscu, gdzie jesteś. Tam, gdzie jesteś. Poczułaś, że zeszłaś, tak? Czułaś, że zeszłaś? Że schodziłaś? Miałaś odczucie, że schodziłaś? I teraz ja się zapytam Ciebie, a Ty masz tą informację i mi odpowiesz. Czy są jakieś blokady teraz z tego życia jako Dorota? To je zlikwidujemy, bo to jest jako przeszkoda, żeby się spotkać z przewodnikiem duchowym i wpierw musimy zrobić takie oczyszczenie. I teraz Ty wszystko wiesz, wchodzisz w ten moment, jako jest dla Ciebie największym obciążeniem, czy było coś nieprzyjemnego, jakieś zdarzenie, czy jakaś osoba, która wywołała u Ciebie nieprzyjemny stan, a może Ty u kogoś to wywołałaś. Ja liczę do trzech i teraz to do Ciebie przychodzi ten moment, czy ta osoba. Raz, dwa, trzy. Już teraz. Kto przeszkadza Tobie? Czy coś jest niezakończone, niewybaczone? Może w dzieciństwie coś było, może w czasie szkolnym. To są teraz takie stare rzeczy, o których już się myślisz, to się zapomniało, ale one są, one są. Przypomnij sobie ten pierwszy taki moment. Może nie odczułaś miłości, może poczułaś się odepchnięta albo ktoś Cię skrzywdził. Przypomnij sobie teraz. To Ci w tej chwili wraca. Wraca. Jako pierwszy. Co odczuwasz w tej chwili? Jaki to był moment, że poczułaś się taka nieszczęśliwa, albo skrzywdzona, albo smutna? Co to było? Przypomnij sobie, jako dziecko byłaś małą dziewczynką. Pamiętasz? Przypomnij sobie moment, jak coś było, co poczułaś się niedobrze w jakiejś sytuacji. Skrzywdzona albo. Przypomnij sobie. Te informacje masz w sobie. Jesteś małą dziewczynką. Czy czułaś się kochanym dzieckiem? Się kochanym dzieckiem? Mocno. Masz mocną blokadę. Ty wiesz o tym, tak? Tak. Dobrze. To teraz spojrzymy na ten moment. Jak miałaś około 3 latka. Liczę do 3 i Ty odnajdujesz się w tym czasie, jak miałaś 3-4 latka. Raz, dwa, trzy. Teraz.
Czy jakie ciuszki nosiłaś? Jesteś w pokoju. Miałaś pokój dla siebie? Nie. Byłaś z rodzeństwem? Tak. Tak. Dobrze. Rodzeństwo starsze czy młodsze? Takie i takie. Byłaś taką środkową. Ile masz w sumie rodzeństwa? Pięcioro. Pięcioro. Którą w kolejności byłaś jako dziecko? Drugą. Drugą. Dobrze. I tam jesteś w tym pokoju. Jak się czujesz w obecności twojego rodzeństwa? Bawicie się tam razem, czy? Czujesz się? Nic nie chcę grać na... To nie musisz widzieć. Odczuwasz to. Odczuwasz to. To ja będziemy na uczuciach. Nie musisz nic widzieć. To są blokady i dlatego to nie mamy takiego wejścia. Nie właśnie masz... tak mi się wydaje, jakby nie było w hipnozie, tylko ja myślę. Nie rozmyślaj, bo ty zaczynasz rozmyślać. Nie rozmyślaj o tej, czy jesteś, czy nie jesteś. Ty jesteś w pełnym relaksie w tej chwili. Teraz likwidujemy blokady. Nie osiągamy głębokości, tylko likwidujemy blokady. Jak się czułaś w towarzystwie twojego rodzeństwa? Dobrze. Dobrze? Tak. Czy były jakieś między wami jakieś zatarczki takie głębsze? Nie. Była konkurencja o miłość u rodziców? Nie. A jakie miałaś powiązanie z dziadkami? Nie znałam dziadków. Nie znałaś dziadków? Nie, babcia znałam. Babcia? Jaka babcia? Jakie miała z tobą relacje? Nie lubiła mnie tak za bardzo. Nie lubiła? Jak ona to? Mieszkała daleko. A jak odczuwałaś to? Jak odbierałaś, że babcia cię nie bardzo lubiła? Babcia lubiła te dzieci, które mieszkały bliżej. Lubiała. Tak, i widać było zachowanie inaczej. Jak? Tak było. No jak byliście razem, była babcia u was też na odwiedzinach? Nie. W ogóle? Nie znałaś babci wcale? Znałam, jak jeździłam do niej na wakacje. Aha, do niej jeździłaś, no właśnie. I tam jesteś u babci. Przypomnij sobie ten moment. Jak tam się czujesz, tam u tej babci? Dobrze. Dobrze? Tak. Opiekuje się dobrze tobą? Tak. Bierze ciebie w ramiona? Przytula? No nie tak, ale jest... Ale dobrze. Jak wracasz z tych wakacji do domu, to masz tęsknotę za babcią? Nie. Nie. Dobrze. Skarżysz się u rodziców, że nie bardzo jesteś u babci? Dobrze? Nie. Nie. A twoje inne rodzeństwo było lepiej traktowane? Nie. Też nie. Czy odczuwałaś tam konflikt między twoimi rodzicami a babcią? Tak. Mamą a babcią. A to matka jest od ojca czy od babci? Od mamy czy od ojca? Ojca. Od ojca. Dobrze. No może babcia tam nie lubiała synowej. Ma coś takiego. Właśnie. I to już ten pierwszy tam konflikt wpłynął na twoje życie. Wpłynął na ciebie, to jest ta nieufność, nieufność i brak wsparcia z żeńskiej strony. Bo twoja mama też na pewno cierpiała z tego powodu. I tam zaczęła się budować jakaś blokada i nieporozumienia. Potem, jako byłaś starsza, co ci mama opowiadała o swojej teściowej, o babci? Opowiedziała, dlaczego ten konflikt był? Nie, niewiele. Niewiele? Nie. Ale... Ja byłam mała. Ale jak starsza byłaś? To już jej nie było. To już jej nie było. Kiedy mamę straciłaś? Babcia.
Babcie, a mama? Mama nie opowiada, mama moja żyje. Mhm. Babcie, dobrze. Przynajmniej nie pamiętam. Mhm. Dobrze. To teraz, jaki stosunek ojca do ciebie? Dobry. Dobry. Mhm. Dobrze się opiekował wszystkimi wami, tak? Tak. Dobrze. Teraz szkolny czas. Jak w szkole? Miałeś przyjaciółki? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Mhm. Jedną. Jedną miałaś. Mhm. Czułaś takie odosobnienie w szkole? Nie. Nie? Było ci to obojętne towarzystwo? Przyjacieli mieć prosili? Było tobie to obojętne? Nie. Czy pragnęłaś więcej? Nie, chyba nie. Nie. Czułaś się dobrze tak sama? Ja miałam koleżanki i cały czas to rodzeństwo i tą jedną przyjaciółkę. Mhm, dobrze. Teraz idziemy teraz już w bieg takiego dojrzewania. I teraz masz pragnienie poznać chłopaka. Jak to się odbyło? Poznałaś zaufanego chłopaka? Poznałam. Zakochałaś się? Tak. Jak odczułaś tą waszą znajomość, bo nie mówię jeszcze o związku, o tą znajomość, tęskniłaś za nim, żeby go częściej spotykać? Tak. Tak? Mhm. I właśnie tutaj się zaczyna pierwszy problem. Co się stało? Co się stało z waszą znajomością? Spokojnie, spokojnie. Teraz ty jesteś tylko obserwatorem twojej przyszłości. I teraz mów. Ile miałeś lat wtedy? 16 lat. Mhm. No to jest piękny wiek, kiedy te pierwsze miłości się zaczynają tworzyć. I teraz, co się stało? Byłaś w tym chłopaku zakochana? Tak? Byłaś, ile on miał lat? Był młodszy, jak dużo młodszy? Miał 14 lat, tak? Tak? Tak. Mhm. Dobrze. I co się działo wtedy? Jak wyście się spotykali? Ten chłopak? Nie wiem. Nie wiesz? Ale ty byłaś zakochana, tak? Cierpiałaś przez tą znajomość? Tak. Tak? Dlaczego cierpiałaś? Teraz mów o tym. Dlaczego cierpiałaś? Co się dzieje? Mów teraz. Ty to wiesz. Rozpuszczamy te blokady, bo to są blokady w tobie. Rozpuszczamy. Potem ci to będzie obojętne. Mów teraz. Co się działo? Co się działo? On był cyganem. On był cyganem. Mhm. Mieszkali w jednym miejscu? I to była miłość zabroniona dla ciebie? Bo to było taki mit, że cygan to jest jakieś stworzenie, od którego trzeba unikać, tak? Kto ci zabraniał tej miłości? Mama. Mama ci zabraniała? Mhm. Jak się czułaś w tym momencie, jak mama ci zabraniała? Jak ty się czułaś w stosunku do matki? Nie lubiłam. Nie lubiłaś? Budziła się w tobie taka nienawiść do niej? Myślałaś o ucieczce z domu? Tak. Myślałaś, właśnie. Chciałam uciec. Chciałaś uciec. I dlaczego nie uciekłaś? Nie pamiętam. Nie. Wszystko wróci, pamięć wróci. Ten chłopak chciał, żebyś uciekła do niego? Czy z nim? Tak. Chciał? Ale nie było takich możliwości. A gdzie chcieliście uciekać? No mówiliście o tym, że... Gdzieś daleko. Daleko. Żeby nas nie znaleźć. A jak jego rodzice do ciebie? Jak do ciebie jego rodzice? Znałaś rodziców? Tak. I jak siebie przyjęli? Źle. Też źle? Nie chcieli, żeby biała kobieta weszła w ich rodzinę? Aha. Dobrze. Jak długo trwała ta wasza znajomość, ta miłość, ta
Pierwsza piękna miłość. Długo. Długo? To znaczy ile lat? Czy miesięcy? Był moim mężem. Był twoim mężem, tak? Tak. Dobrze. To teraz idziemy dalej, po kolei idziemy. I teraz tak, no żeście się przełamali sami dla siebie, tak? W rodzinach? Wywalczyliście waszą miłość? Nie, nie. Postanowiliśmy, że, tak? Że może jak będziemy mieć dziecko, to... Aha. To zgodzą to się. To się zgodzą. To się zgodzą. I dobrze. I kiedy zaszłaś w ciążę? W jakim wieku byłaś? Musiałam skończyć 18 lat, żeby... Właśnie tak mam mamy. A żeby zdać w ciążę, tak? Tak. I on wtedy był 16 lat, tak? Tak. Dobrze. I teraz co się dzieje? On mnie okłamał, że nie powiedział mi ile ma lat naprawdę. Dopiero później się... Wiedziałam, że on jest młodszy. Że młodszy. Myślałaś, że on jest starszy, ale w twoim wieku. Wyglądał na starszego. No dobrze, to jest nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, jego wiek. Bo nie widziałaś jego papierów, kiedyś tak było, się nie pokazała, teraz każdy ma przy sobie jakieś tam dowody, niedowody, tak? I tak dalej. Dobrze. I teraz zachodzisz w ciążę. Mieszkasz w domu, jeszcze z rodzicami. 18 lat i decyduje się zaś w ciążę z tym chłopakiem, z tym cyganem. Gdzie mieszkasz w tym czasie? To u mamy. U mamy, w domu. Mhm. Ojciec też jest jeszcze, tak? Nie. Ojciec właśnie zmarł rok wcześniej. Wcześniej. Dobrze. Jak odczułaś śmierć ojca? Co on zrobił? Samobójstwo? Nie. Zmarł. Nazywał serca. Dobrze. Jak to przeżyłeś? Śmierć twojego ojca. Wrócimy jeszcze raz wcześniej. Źle? Źle. Czułam się winna, że moja wina. Czułaś się winna? Winna? Tak. Dlatego, że to chodziło o tego cygana? Nie, bo jeszcze wtedy go nie znałam. Dopiero po roku, jak skończyła się moja... Jak skończyła się żałoba, poszłam na dyskotekę i tam poznałam tego chłopaka. No to wtedy ile miałaś? 16 lat, tak? Tak. To ojciec zmarł jak miałam 15. Aha, jak miałaś 15. Dlaczego się czułaś winna, że ojciec dostał zawał serca? Dlaczego czułaś się winna? No. Pojechałam na wakacje. Pojechałaś na wakacje? Tak, do mojej cioci. Tak? Co, i mój tata przyjechał po mnie. Tak? I bo mojej mamie się źle śniło, że coś się stało, że coś mi się stanie. Aha. Wysłała ojca, tak, żeby... że poznam jakiegoś chłopaka czarnego, który mnie zgwałcił, czy coś tam takiego. Aha, jakiś miała zły sen, że jakiś chłopak tak, ciebie zgwałci tam na wakacjach, wysłała ojca, żeby cię do domu przywiózł, tak? Tak, tak. No i co wtedy było? Poznałaś kogoś na tych wakacjach, czarnego chłopaka? Był, ale to był chłopak nie dla mnie. No. Dobrze. I co się dzieje wtedy? Ojciec przyjeżdża? No i piją wódkę. Piją wódkę. No. Tak się cieszyli spotkaniem, tak? Tak. Dobrze. Napili się wódki i co się dzieje? No i ja taka byłam zła na tatę. Byłaś zła. Piję wódkę, a mamy jechać. Dobrze, no miałaś rację. A czym przyjechał? Pociągiem, dobrze, że nie autem. I dalej? No i... Ja bym mówiłam, żeby nie pił. Prosiłaś go, żeby nie pił, on się napił, no. Upił się, dobrze, i dalej? Nie, bardzo pijany. No ale wystarczyło. Nie, troszkę tam wypił, a no. Mówię, bo był pipi. I co się dzieje? I jedziemy pociągiem. Tak. To mi zaczęło się robić słabo. W pociągu? Tak. Mhm. I ja myślałam, że od alkoholu i byłam na niego wściekła. Że mówiłam ci, nie pij, a ty piłeś. I co? I umiera w pociągu? Nie, ciśnienie ma wysokie, jest czerwony. Tak? Wychyla się przez okno. Tak. Ale dojeżdżamy do domu. Tak. I oczywiście powiedziałam mamie swojej. Mhm. Oczywiście moja mama zrobiła taką pięknie. Awanturę zrobiła jemu? Tak.
Tak, że pił alkohol? Tak. I on wyszedł, już nigdy nie wrócił. I co, wyszedł? Wyszedł? Tak. Wyszedł z domu i gdzie umarł? Gdzie zakończył? Poszedł do kolegi. Do kolegi i poszedł też pić? Tak. I tam w alkoholu dostał zawału? Tak, coś tam pili, jakiś inny, taki spirytus czy bimber. A bimbru się napił tam u kolegi. No, chciał się wyżalić, bo matka zrobiła awanturę i on uciekł z domu, po prostu wyszedł z tej sytuacji, poszedł do kolegi, napił się bimbru i co dalej? I tam zmarł tego kolegi? Tam mu się coś stało. I tam mu się coś stało. Dobrze. I ty masz uczucie, że to przez ciebie, bo matce powiedziałeś, że pił wódkę, matka zrobiła awanturę i że jesteś tym przyczyną, że ojciec zmarł, tak? I teraz posłuchaj mnie uważnie, koncentruj się teraz na tym, koncentruj się, proszę. Dorota, koncentruje się. Teraz tak, koncentruj się tutaj na twoim sercu, koncentruj się na tym miejscu. I ty teraz wiesz, że to było tylko doświadczenie, że ty nie masz z tym absolutnie nic wspólnego. Ty miałaś potrzebę powiedzenia prawdy, powiedziałaś. I teraz wybacz sobie, ty nie masz z tym nic wspólnego. Ty byłaś młodą dziewczyną. Ty chciałaś tylko ojca chronić, żeby on nie pił. Chodziło to, żeby on zdrowy został. Wybaczaj sobie, że powiedziałaś to, ty nie jesteś niczemu winna, absolutnie. Ty nie jesteś niczemu winna. To było jego zdrowie. To było jego zdrowie. On sam do tego się przyczynił. On sam się do tego przyczynił. Ta wina od ciebie odchodzi. Odchodzi. Ty nie masz uczucia winy w tej chwili. Absolutnie. To odchodzi od ciebie. I teraz zobacz. Popatrz. Koncentruj się. Na to miejsce, tutaj, na to spotkanie, ja zapraszam twojego ojca. Ty za chwilę go zobaczysz. Proszę, Wezius, jeżeli ojciec Doroty jest jeszcze tam w świecie duchowym, to proszę przyprowadź go tutaj na spotkanie z jego córką Dorotą i się sytuacja wyjaśni. I już obserwuj, co się dzieje. Przyglądaj się, twój ojciec, jak jest. On zbliża się do ciebie. Jak go zobaczysz, to powiedz. Zobaczysz jego twarz. Znasz jego twarz i go rozpoznasz. I co się dzieje? On się zbliża do ciebie. Ujrzysz. Widzisz jego twarz? On ciebie kocha, on przyjdzie. Jest? Czujesz? Nie, takie mrowienie nie przyjdzie. Właśnie, to już czujesz energię, czujesz już to mrowienie, to już odczuwasz energię. I teraz, słuchaj, do ciebie dojdzie informacja. Ja pytam, Wezius tobie odpowiada. Pierwsza myśl to jest telepatyczna odpowiedź. Wezius, czy ojciec Doroty jest w świecie duchowym? Tak? Tak. Dobrze. Czy w tej chwili przyprowadzisz go na spotkanie z Dorotą, z jego córką? Tak, ja czuję to. Dobrze, już czujesz, bardzo dobrze. I ja witam ciebie serdecznie. Przywitaj się z twoim ojcem. Zaraz za chwileczkę go zobaczysz, jego twarz. Przywitaj się z nim. On już jest. Dobrze, przywitaj się. Widzisz go już, tak? Tak? Czujesz go? Dobrze. I teraz poproś go o wybaczenie, o tą sytuację. Rzucaj z siebie winę. On ci odpowie, do ciebie dojdzie informacja. Czy ty w ogóle jaką winę w sobie nosisz? Czy to ma sens w ogóle? Poproś go o wybaczenie, że ta sytuacja taka tam zaistniała, czuje się winna. Poproś go o wybaczenie. I poczujesz, i odpowiedź usłyszysz. Spytaj się, czy jesteś winna jego śmierci, odejścia. Że mówi, że nie, no widzisz? I teraz
I teraz powiedz, że go kochasz. On ci wszystko teraz będzie odpowiadał. Powiedz mu wszystko, co mu chciałaś powiedzieć. Mów w tej chwili, mów, on wszystko odbiera i ci też da odpowiedź. Poczujesz, jak cię przytula w ramiona. Czujesz, jak cię bierze w ramiona? Rozmawiaj teraz, ojcze. Przyszedł ciebie uspokoić? Co dochodzi do ciebie? Co mówi? Mów, powtarzaj to, co tobie ojciec mówi. Spytaj się, dlaczego odszedł. Spytaj się jego, on ci opowie, dlaczego. Że tak miało być? To znaczy, spytaj się, czy to było zaplanowane jego odejście odgórnie. Aha. Widzisz? To się znaczy, że ty nie masz z jego odejściem absolutnie nic wspólnego, Dorota. Rozpoznaj to. Spytaj się twojego ojca, czy ty masz jakokolwiek winę w tej sytuacji. Już masz odpowiedź. Nie zdążysz wypowiedzieć pytania, już masz odpowiedź, widzisz? I teraz spytaj się jego. Cokolwiek, co pragniesz się zapytać, dostaniesz odpowiedź. Pytaj. Spytaj się, gdzie jest. Mówi, że w niebie? Mhm. Tak. To spytaj się go, czy ma tam jakieś zajęcia, co robi. Gdzie jest? Że nic nie robi. Nic nie robi? Mhm. A z kim tam jest? Niech ci opowie to miejsce. Niech ci opowie to miejsce, o tym miejscu, gdzie jest. Czy tam też są rośliny, zwierzęta, czy inne istoty. Stworzył sobie. Nie ma? Spytaj się, czy potrzebuje jakiejś pomocy? Nie. Nie. Mhm. A czy wie, że zejdzie w jakieś ciało fizyczne? Czy stoi przed nim jakieś zejście? Nie. Nie wie? Nie. To, co tam robi sobie, odpoczywa teraz? Ma czas odpoczynku? Czy czego tak, doświadcza? Tak. Czas odpoczynku ma? Tak. Mhm. Jego dusza była zmęczona? Czy spytaj się go, dlaczego ma czas odpoczynku? A jakby tak trzeba. Potrzebował tego? Tak. Był zmęczony? Dusza jego była zmęczona? Czy czymś obciążona? Tak. Potrzebuje oczyszczenia? Spytaj się, jaka istota duchowa tam się nim opiekuje, czy z kim ma kontakt, czy ma informacje o Stwórcy tam, gdzie jest. Spytaj się go. Ma informacje? To niech tobie opowie. Słuchaj, co opowiada tobie. Dlaczego nie chcę ci opowiedzieć? Nie czuję już tego. Nie czuję tego. A nie odczuwa tej potrzeby, żeby te informacje. Nie czuję już to. A już odszedł? Tak, jakby coś to nie czuję do tego. To pożegnaj się jeszcze z nim, pożegnaj się i ciesz się na to, że ty nie masz żadnej winy. Odejściem twojego ojca. Jest on szczęśliwy? Odczułaś, że on jest szczęśliwy? Tak. Widzisz? Nie czułam, że jest inaczej. Mhm. Pożegnałaś się już? Myśli mu pozdrowienia. Wszystko dochodzi do niego. Czułaś, że wziął cię w ramiona? Poparłam go tak.
Ogarnęła ciebie ta energia. Mhm. I teraz co się dzieje? Odszedł. Mhm. No bo tam ma swoje życie, swoje potrzeby. Tylko przyszedł po to, żeby tobie dać znać, powiedzieć, że ty absolutnie z tamtą sytuacją, z jego odejściem nie miałaś absolutnie nic wspólnego. Jak się czujesz teraz po tym, jak wiesz? Lepiej? Lżej. Lżej, widzisz? Już od ciebie teraz to odpłynęło. Mhm. Dobrze, przechodzimy do sytuacji twojej miłości, tego cygana. I teraz spokojnie, spokojnie, spokojnie. To usuniemy też tą blokadę. Spokojnie, spokojnie. I teraz przychodzi czas, że decydujecie się na ten czas, że chcecie zostać rodzicami, tak? On też tego chce? Chce też tego? Chyba tak, to znaczy nie wiedziałaś, nie byłaś pewna. Ale on wiedział, że w ciąży zaszłaś, tak? Jak przyjął to wiadomość? Dobrze, w którym miesiącu byłaś, jak się dowiedziałaś, że w ciąży jesteś? W trzecim. Dobrze. Komu się zwierzasz pierwszemu o tej pięknej, piękna wiadomość, że zostaniesz matką? Była dla ciebie to piękna wiadomość, czy nie? Czy pod lękiem, pod strachem? Tak. W strachu to było? Przez swoją mamę? Mhm. Dobrze, jak ona przyjmuje tą wiadomość, że jesteś w ciąży? Jak przyjmuje tą wiadomość? Ty jesteś dorosłą osobą, masz 18 lat. Spokojnie, masz 18 lat. Jesteś dorosłą osobą. Patrzcie teraz twojej mamie w oczy. W tej sytuacji jesteś. Patrzcie, widzisz ją przed sobą? Przypomnij sobie twarz, przyciągnij twarz jej. Masz jej twarz przed oczami? Masz jej twarz przed oczami? Tak. Tak? I teraz mów twojej matce, mów jej od samego początku, co czułaś, że ją nienawidziłaś przez to, że ona była przeszkodą, że przeszkadzała tobie, że bzdury... Mów jej teraz to, co wszystko w sobie nosiłaś. Mów jej to. Nie czułam nienawiści. Ale... Strach, właśnie. Oddaj jej to teraz wszystko i mów. Powiedz jej to, co czułaś, co się z tobą działo, że byłaś niezrozumiana. Mów teraz, teraz jest matka przed tobą, mów. Patrz jej w oczy i mów. Mów jej. Mów jej. To się dzieje na sferze duchowej. Ona jako dusza teraz wszystko zrozumie. Proszę, mów teraz. Mów jej. Te wszystkie odczucia, ten lęk, ten strach, co się w tobie tam działo. Wszystko jej teraz mów. Ona teraz się musi wszystko dowiedzieć. Jak jej córka się czuła w tym, w jakim stanie była. Mówi teraz, mówi. Mówi teraz. Ty nie bój się, ty jesteś dorosła osoba teraz. Mówi teraz, mówi teraz. Mów spokojnie. Spokojnie oddychasz i mów teraz. Twoja mama stoi przed tobą, patrz jej w oczy, patrz jej w oczy. Patrz jej w oczy, mów, jak się czułaś, co odczuwałaś, w jakich strachach i lękach wtedy byłaś. I nie miałaś jej jako zaufanej osoby w ogóle, jako ona sama jest matką 5 dzieci. A to było twoje pierwsze dziecko, z miłości stworzone. I już, mów teraz. Wszystko, co odczuwałaś, wyrzucasz teraz z siebie, mówisz to. Opróżniasz się z tego. Opróżniasz się z tego, mówi wszystko. Ona wszystko rozumie, jako dusza rozumie. Ty nie mówisz do cieleśnie, ty mówisz do duszy twojej matki. I już. Mówi jej. Ona musi swoje błędy rozeznać. Proszę, muszę powiedzieć. Zniszczyła mi życie. Zniszczyła tobie życie, tak? Powiedz jej to. Powiedz jej, że zniszczyła tobie życie. Mów jej to. To, co nigdy jej nie mogłaś powiedzieć, teraz to mówisz. Mów. Zniszczyła mnie. Zniszczyła ciebie. Dobrze, mówi. Mówi dalej. I to odchodzi. Każde słowo, które mówisz do twojej matki, ciebie opuszcza. To odczucie tego opuszcza ciebie. I już. Mów dalej. Wszystko. Proszę, tu mnie potrzymaj. Gdzie, no.
Dobrze, to teraz ten ciężar będzie schodził. Już mów, ale ty musisz wyrzucać siebie. Inaczej nie mów do matki, wszystko oddajesz. Oddajesz, ona musi zrozumieć to. Ona musi to teraz przerobić, to swoje, co ty zrobiła. Już, mów. Wszystko mów. Mów. Podek schodzi, będzie oczyszczenie. To się wszystko oczyszcza. Oczyszcza się, wszystko się oczyszcza. Oczyszcza się wszystko. Mówisz cały czas? Tak, oddawaj. Oddawaj to wszystko. Tego nie potrzebujesz absolutnie. Nie potrzebujesz. I schodzi z ciebie. Schodzi. Każde słowo opuszcza, opuszcza twoje ciało. Każde słowo opuszcza twoją myśl, twój umysł. Wszystko opuszcza. To nie potrzebujesz. To były brudy. To były, były. Już ich nie ma. Już ich nie ma. Już. Oddawaj, oddawaj to wszystko. Wyrzucaj siebie, wyrzucaj. Wyrzucaj, wyrzucaj. Opróżniasz worek śmieci. Opróżniasz. Opróżniasz się. Opróżniasz się. To są blokady, które schodzą. I się oczyszczasz. Twoja dusza się oczyszcza w tej chwili. Z tych obciążeń, które już nie istnieją. Dobrze, dobrze, dobrze. Mów, mów, mów cały czas. Jak się czujesz teraz? Lżej? Jeszcze ciśnie w klatce? Już nie tak, ale jeszcze coś tam siedzi. Wszystko mów, mów wszystko. Mów wszystko. To było największe. To było największe? Co się działo w tobie? Dobrze? Mhm. Mów. Mów. Że mogłaś być szczęśliwą kobietą, a stworzyła z szczęśliwej córki, stworzyła kłębek nieszczęścia. Powiedz jej to. Chyba dlatego może, dlatego mi umarło to dziecko. Teraz dojdziemy do tego. Spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dobrze. Jeszcze masz coś do powiedzenia matce? Czy jeszcze chwileczkę? Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę, dobrze. Mów, mów. Wszystko oczyszczaj się. To schodzi z ciebie. Schodzi z ciebie. Mów jej, mów wszystko, schodzi. Dlaczego mi to zrobiłaś? Teraz słuchaj, co ci odpowie. Teraz matka tobie odpowiada. To jest, się dzieje na stanie duchowym. Słuchaj. Czuję, że nie wie. Że tak mówi, że nie wie. Ona mówi, że nie wie tego? Tak czuję. Dobrze, ale ona nie wie, bo nigdy jej się nie skarżyłaś, nie rozmawiałaś z nią, tak? Wszystko w sobie dusiłaś? Jakby... Tak? Tak, ona się... Ona jakby zauważyła to, że ja jestem w ciąży. Ona zauważyła to, tak? Tak. I co ona chciała? Co chciała, żebyś z tą ciążą co zrobiła? Nic, no to nie mówiła, że... żeby usuwać ją po coś, tylko... starała się być dobra, ona... może podświadomie to zrobiła, nie wiem. Co zrobiła podświadomie? Tak mnie zablokowała. Zablokowała, dobrze. Dobrze, oczyszczaj się, oczyszczaj. Spytaj się jej. Że nie chciała, żeby to był on. Ona nie życzyła sobie takiego zięcia. Nie, ona sobie nie życzyła właśnie takiego zięcia. I takiego wnuka od takiego zięcia. Nie wiem, czy wnuka, zięcia. Zięcia, mhm, dobrze. I to była wielka, wielka blokada, która powstała w tobie i zaczęła rozdzielać was. O, to boli. Tu boli? Tak. Dobrze, odchodzi. To już była przeszłość, to przeszłość opuszcza ciebie. Opuszcza. Opuszcza ciebie ta przeszłość. Tu już opuszcza. Opuszcza. Czujesz to, jak opuszcza? Tak, jeszcze teraz przyszło. Dobrze, dobrze. Opuszcza, opuszcza. I teraz trzyma, dobrze. Trzyma. Trzyma? Jeszcze, bo to trzyma jeszcze. Teraz, bo to jeszcze tam więcej rzeczy jest. Dobrze. I teraz tak. Urodziłaś to dziecko? Urodziłaś to dziecko? A, tak. Urodziłaś to dziecko. Gdzie urodziłaś? W szpitalu. Był przy tobie tamten, cieszył się ojciec na to dziecko? Dobrze, dobrze, ale cieszył się na... Tak. To jest chłopiec się urodził? Czy dziewczynka? Dziewczynka. Ja wiedziałam już w 7 miesiącu, że dziewczynka. Chore. Widziałaś, że będzie chore dziecko? Tak. No urodziła się dziewczynka. Tak. Dobrze. Już miałaś to odczucie, tak? Tą informację tak, miałaś. Miałam od lekarzy, bo... Co się z dzieckiem działo? Bo imieniny mojej mamy. Tak? I mój wujek. Tak, głośno. I mój wujek, mamy brat. Tak.
Podniosłam się do stołu, wstałam od stołka, podniosłam się tak, żeby sięgnąć po cukier, po cukierniczkę. Tak. A on mi odsunął stołek i ja upadłam. Uderzyłam całym ciężarem o podłogę i ten stołek. I nastąpiło pęknięcie kręgosłupa w moim dziecku. I przez to, a miałaś taki ciężki upadek. Tak. I twoje dzieciątko od tego upadku, od tego wstrząsu, że pękł kręgosłup u tego dziecka w twoim łonie, tak? Tak. Ojej, jak boli to tutaj. Boli? Tak. Dobrze. I teraz zobacz. Dziecko się urodziło zaraz czy później? Nie, w normalnym czasie. W normalnym czasie? Ale zostało odkryte już to? Już było odkryte, że będzie chore. Mhm. Że ma pęknięty kręgosłup, tak? Tak, i stworzyło się tak. wiele przyczyn. Dobrze. Serce przestało dobrze pracować. Dobrze, urodziło się i jak długo żyło? Jak długo dziewczynka żyła? 5 dni. Dobrze. Dobrze, posłuchaj. Posłuchaj teraz. Słuchaj uważnie. Ciężko. Już schodzi. To schodzi. Zobacz to, bo to przeszłość jest. To jest przeszłość. Zobacz, to schodzi. Już schodzi. Schodzi. I teraz wiesz, że zapraszam. Jeżeli ta dusza tej dziewczynki jest, córki od Doroty. Widzisz energię? Już jest coś. Już jest coś? Teraz twoja córeczka przyszła do ciebie. Teraz twoja... Nogi. Dobrze? Wszystko ręce. Czujesz tą energię? Tak. Słuchaj, teraz przywitaj twoją córeczkę, ona jest. Przywitaj. To jest moja córeczka? Tak. Tak? Widzisz, przyszła ta duszyczka. Rozmawiaj z nią. Ty nie jesteś winna temu, że kręgosłup pękł jej przy upadku. Ty nie jesteś temu winna. Nie jesteś temu winna. Przytul to dzieciątko, przytul też. Wiesz, ta dusza to już to nie jest maleńka duszyczka. To jest duszyczka, wszystkie dusze są jednakowe, tak? Odczuwasz to? Ta dusza tylko przyszła doświadczyć. Nie czuję, że dzieciątko. Nie czuję, że dzieciątko. Czujesz tą duszę. Czuję duszę. Powiedz, że kochasz. Powiedz, że się cieszyłaś na nią. Powiedz. I co ci odpowiada? Teraz dostajesz informację. Że wie o tym. Spytaj się, czy cierpiała przez to, że musiała odejść. Spytaj się jej. Nie. Mhm. Jakie to doświadczenie było dla tej duszy? Spytaj się jej. Jakie doświadczenie? Czego doświadczyła w tym króciutkim pobycie tutaj na ziemi, w ciele? Pierwsze miłości. Doświadczyła miłości? Widzisz, jakie to piękne? Zobacz, to jest coś pięknego. Ona przyszła doświadczyć twojej miłości. Spytaj się tej duszy, ona będzie wiedziała, czy to był przypadek, albo przypadków nie ma. Czy nie. To był tego twojego upadku? Nie. Nie był przypadek? Nie, już wiem odpowiedź od razu. No to mów. Że nie. To miało tak być? Miało być. To było zaplanowane? To znaczy twój wujek dostał jakieś tam... Nie tak. To on dostał jakąś informację i to zrobił bezświadomie, tak? Odsunął tak. Ten stołek. Ja do niego nigdy nie miałam żalu, nigdy nie czułam nic. To było, to miało tak przyjść. Jaka mocna ta energia. Trzyma mnie za ręce. No kocha cię, widzisz. Widzisz? Tutaj do kolan. Spytaj się, czy się zobaczycie, czy się poznacie. Spytaj. Tak? Ona tam jest, do góry będzie czekać na ciebie, żeby się poznać. Tak. Widzisz? Dobrze. Przytulaj ją. To twoja córka, której dałaś miłość. Przez tylko 5 dni, ale dałaś. Ona tej miłości potrzebowała doznać i odeszła. Moja mama też ją kochała. Co? Twoja mama ją kochała też? Tak, powiedziała, że jest bardzo ładna, że była bardzo ładna. No to nie chodzi o wygląd, to chodzi o coś innego. Ty tak, wiesz o tak, tym. Ja wiem, ale... Ty wiesz o tym. Dobrze. Rozmawiaj teraz z nią. Powiedz, że jesteś szczęśliwa, że ona jest. Ona żyje, zobacz, ona żyje, ona jest. Ona jest, ona żyje, widzisz.
Gdzieś ta dusza jest. Teraz rozeznałaś, że to było zaplanowane i przyjście, poznanie miłości, krótkiego odczucia i odejście. Czy spytaj się i zrozum to, jak było wszystko tak ułożone, że ty nie masz absolutnie żadnej winy i to z ciebie schodzi, to schodzi z ciebie, schodzi, 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 schodzi z ciebie, schodzi, schodzi, schodzi z ciebie, schodzi. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze? Jest cały czas. Jest przy tobie cały czas? Tak, czuję. Teraz się spytaj, co tobie chce przekazać, bo jest przy tobie cały czas, ona tobie chce coś, ta dusza przekazać. Spytaj się i ona ci powie teraz, o co chodzi. Że ciebie kocha. Spytaj się, czy siebie znacie z poprzednich żyć, albo jesteście nie. Tak... Jesteście, a może jesteście rodziną duchową? Nie. Nie? Nie. No ona jest w miłości, wszystkie dusze mają inną. Dziękuję ci może za to, że przyzwoliłaś na to, tak? Że walczyłaś o to, żeby ona tego, żeby tak, doznała. Bo oni chcieli... To było w wodogłowie. Miała w wodogłowie tak. Też to ciało, bo to chodziło o to ciało. Tak, i chcieli zabić we mnie. Kto? No, lekarze. Lekarze chcieli, aha, bo ona jeszcze weszła w uszkodzone ciało, tak? Tak, i oni chcieli przebić taką szpilą w głowę, żeby odeszła woda. Mhm. I co? I wyciągać po kawałku. To ciałko? Tak. To chcieli z twojego łona wyszarpywać po kawałku, chcieli to dziecko? Tak. Nie chcieli to wyszarpać, wyciągnąć po kawałku. A ja chciałam, miałam dziecię cesarskie, urodziłam. I mnie wyzywali od gór. Kto cię wyzywał? Te położne. Położne cię wyzywali od kurw? Tak. Dlaczego? Co ja nie wiem tego, co ja chcę robić. Taka młoda, taka najgorsza. O, teraz to chodzi. Oj. Nie mogłaś się bronić? Miałam takie pomocne dusze po siebie, takie pielęgniarki. Taką Tadusię. Czy mogłaś się komuś poskarżyć, że cię położne cię wyzywały od kurwy? No tak, mówiłam, one były przy mnie takie, one były uczennicami. One się uczyły na położne. I to było w Polsce? Tak. A w jakim mieście? W Krakowie. I w jakim szpitalu to było? To było na Żeromskiego. Na Żeromskiego w Krakowie? Ile lat temu to było? 30, teraz była rocznica. 30 lat temu? 27 maja. 27 maja, przed 30 laty. Mnie trzyma za ręce mocno. Pozdrawiam was, młode położne. Dzisiaj jesteście w dużym to, wieku. To były, one były starsze, ale pomagały mi te młode. Te starsze położne mnie wyzywały. Te starsze położne. One te doświadczone położne, że ja nie wiem co robię. Nie wiem czy jeszcze żyjecie, nie jak żyjecie. Gracjana was pozdrawia. Tu leży ta wasza niby kurwa. To widzicie, coście w raka z człowieka zrobili, z kobiety, z pięknej, młodej, życie żeście zniszczyli. I ja nie wysyłam żadnych życie. Nie życzę nikomu niczego. Nagrodę, zapłatę, rozliczenie dostaniecie tam do góry. Mam nadzieję, że położnymi nie jesteście. Nie zasłużyliście się na to. Adres został podany, data też. Wy wiecie, o kogo chodzi. Jestem zła. W tym momencie jestem zła. Bardzo zła. Tu macie. I te dziewczyny mi pomagały. Te młode dziewczyny? Tak, te położne. Te młode położne tutaj pomagały, a te... Położne, one były uczennicami. A te... One mi tłumaczyły, te hieny, bo nazwam was hienami. Żeście chcieli dopuścić dziecko, wyszarpać, które dusza wybrała to ciało, żeby przyjść do świata, żeby urodzić się i te 5 dni miłości matczynej, to miała doświadczyć, tylko mówi o tym, przekazuje i odeszła. I w tej chwili... Będziesz miała brzydki brzuch, rozszarpali mnie,
wyciągli, bo to była duża głowa, musieli to rozciągnąć szeroko. Mam poszarpany brzuch i za to mnie, wyzywali. Za to wyzywali, tak, że ty... Tak, mnie było obojętne, jakie będę miała brzuch, ważne, żeby urodzić to. Właśnie, żeby to dziecko, ta dusza doznała miłości. Nie wie się o takich rzeczach, ale dowiadujemy się tutaj właśnie. Mi brakuje słów. Brakuje mi słów. Jesteście na pewno sami matkami, babciami. Żyjecie z takim sumieniem. Wam nikt nie odbierze, ja musicie sami żyć. Ten lekarz, który chciał ci wyszarpać dziecko? Który mnie operował. I on chciał ci to dziecko wyszarpywać? No, nie wiem, czy on, ale... za pośrednictwem może tej położnej, nie wiem. Za pośrednictwem, ta wiem, położna... Ja do dziś pamiętam tylko jego nazwisko. Powiedz to. Niech się szczyci. Nazywa się Gach. Gach. Tak. Pozdrowienia, pani Gach. Nie mówię nawet lekarzu, doktorze, ginekologu, bo do tego tytułu sobie nie zasłużycie. Jak w ten sposób chcecie dzieci wyszarpywać, które dusze są... Jest dobrze, dobrze, dobrze. Ulżyło ci? Ulżyło ci trochę? Trzymam ręce. Trzymacie ręce? Mocno, ta energię mam na ręce. Pan, jaką miłość ci wystarczy, że ty wywalczyłaś to, uparłaś się, żeby... Boli mnie tutaj na dole, na brzuchu. No, bo to odczuwasz teraz właśnie tą... A on to niżej, jeszcze troszkę niżej. A on tutaj. To miejsce odczuwasz, tak? Gdzie ci chcieli zniszczyć, wyszarpać to dziecko, tak? Nie dopuściłaś. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zrobiłaś wielką... To jest wielka sprawa dla świata duchowego, że tej duszy dałaś doświadczyć. Tą krótkie 5 dni miłości, którą miała doświadczyć. Bądź na siebie dumna, dumna, bądź siebie dumna, dumna. Dumna, po prostu dumna, dumna. Zrobiłaś rzecz, które inne kobiety by po prostu zrezygnowały z tego, z tej sytuacji. A muszę ty... podziękować tym położnym, które mi pomagały. Podziękuj. Wiedzą ten czas, które były przy tobie. Oni wiedzą tą sytuację tam, bo to nie codzienność, żeby dziecko w takim stanie, to ciało, głowie, jeszcze pęknięty kręgosłup, tak? Serce. I serce jeszcze do tego doszło, no bo to już tam nic nie działało. Wszystko. Bo to wszystko już siadało, dobrze, ale pomogły tobie. Wielkie dzięki dla tych pań. Będziecie wiedziały za swoje czyny, byliście tam, wspomnienia wam wracają. A tym podłym, okrutnym położnom w ogóle pozdrowień nie wysyłam, świat duchowy. Proszę, nie opiekujcie się takimi, oni wiedzą skąd są, niech wracają tam. Słów mi brakuje. Ciemna strona jest to i tyle. I tam należą, niech se idą. Dla nich tam miejsce jest, niech se ich zabierają. Dobra jest. Dobrze. Zobacz, ta dusza tej twojej córki jest po stronie światła. Widzisz, nie dałaś jej... Nie trzyma mi mocno. Dobrze, dobrze. Tak mnie trzyma, o tutaj, tu mnie trzyma. Piękne odczucie, tak? Tak. Robić się przez to lżej? Tak, robić się coraz lżej. Robi się lżej. Ona ci odbiera. Ona ci odbiera po prostu ten ciężar. Ten ciężar, który nosiłaś. Jaki ogromny ciężar. Jaki ogromny ciężar. Nosiłaś ogromny ciężar, tak? Tak. Dobrze. Dobrze. I po tym wszystkim. Dobrze. Daj ci energię teraz. Widzisz. Teraz ona odwdzięcza się Tobie. Widzisz? Pięknie. Pięknie. Przyjmuj tą energię od tej duszyczki. Przyjmuj. Spytaj się, gdzie ona jest. Nie, ona ci opowie. Spytaj się, gdzie ona teraz jest. Co robi? Spytaj się, ona ci wszystko powie. Kim jest, jakie zadania spełnia tam? Być może? Ona ci powie. Pytaj się, kim jest tam w świecie duchowym? Twoja córka ziemska.
powie ci, czy spełnia jakieś specjalne zadania w tym świecie duchowym. Ja chciała tej ziemskiej miłości tylko doświadczyć krótko. Czuję tak. To o to chodziło, to ona... spytaj się, czy ona dużo razy wracała się w ciało fizyczne na ziemi. Spytaj się, czy ona już była na ziemi, żyła. Tak. Tak? Spytaj się, dlaczego ona chciała doświadczyć tego, tej krótkiej twojej miłości. Nie mam odpowiedzi. Dostaniesz odpowiedź. Ty się musisz pytać, skoncentruj się. Ona była, że potrzebowała tej wyznania. Miłości. Tylko miłości chodziło. Tak, tyle mam tylko. To chodziło tylko. Ale mam regresję, ta ile mam energii, odwiem. No widzisz. Jejku, proszę. Ja jestem wdzięczna za tą energię. Za to... Teraz dostajesz z powrotem. Za te krótkie 5 dni miłości, którą... ofiarowałaś temu dziecku, to teraz masz 1000-krotnie z powrotem. Jak nie więcej. Jeszcze więcej jak 1000-krotnie odbierasz. Odbieram, że więcej. Widzisz tą energię, którą ci dostarcza, przyjrzyj się. Czujesz, ale przyjrzyj się, zobaczysz tą energię. Przyjrzyj się, jaka ta energia jest. Teraz się przyglądasz, ty widzisz. Zobacz tą energię. Widzę ją tylko. Czuję taką białą. Białą, jasną. O, ślicznie, pięknie. Nie widzę tego. Pięknie. Ale widzisz, powiedziała ci, że poznacie się tam tak, kiedyś. Mówię, tak. Pięknie. Słyszałam, odebrałam tak. Mhm. Widzisz? Już się cieszę. Już się cieszysz. Cieszę. Dobrze, ale to jeszcze jest czas na to. To jeszcze na, będziesz miała teraz jeszcze to cały czas odczucie, że tak. Jak ona jakby była twoją opiekunką, ta energia będzie cię teraz wspierać za ten twój po prostu dzielny czyn, który dla tej duszy zrobiłaś. Za to, że ciebie jako matkę, takie podłe, położne cię obrażały jako kurwę, no jest to... Aha. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze? Tak. Dobrze. To teraz jeszcze, teraz, dobrze, dalej idziemy. Ona wie o swoim ojcu, tak? Wie o swoim ojcu, który ją począł, był czynnikiem. Tak. To, tak? I co mówi o nim? Słuchaj. Że go kocha. Że go kocha? Że go kocha. Widzisz? Tak. Widzisz? Dobrze. Bardzo dobrze. Widzisz? To jest miłość. To jest wdzięczność za to, że żeście poczęli to ciało. No. Tak miało być. Tak miało być. To dobrze. Dobrze. Jeszcze raz się zmierzę. Jeszcze jest ta energia. To jeszcze teraz tą energią idziemy króciutko dalej. Idziemy dalej. Dobrze. Czy zostałaś potem z tym cyganem? Tak. Wzięliście ślub? Poczęliście następne dziecko? Tak. Tak? Ile dzieci macie? Ile macie dzieci? Dwoje. I z tą córeczką troje, tak? Tak. To trójkę dzieci, tak? Jesteście rodzicami trójki dzieci. Dobrze. Spytaj się tej twojej córeczki, czy to też było zaplanowane? Czy ona zna te dusze, które zeszły? Tak. Zna te dusze? Tak. Czujesz klatkę? Tak. Ucisk? Miłość? Takie. Ciepło? Coś cięższe i ciepło też, ale coś cięższe. Dobrze. Spytaj się, czy to jest zejście tych dusz jako dzieci, które żyją do dzisiaj, tak? Tak. Zdrowe dzieci. Tak. Czy to było też zaplanowane? Tak. Aha. No widzisz. I teraz nie masz żadnego odczucia żalu, nie masz żadnego odczucia jakieś, że do czego się przyczyniłaś, co się działo. Nigdy nie miałam. Właśnie, bardzo dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko cieszę. Cieszę na to, że teraz wiesz,
Teraz wszystko zobaczyłaś, rozeznałaś. Alkoholenergia, dobra. Bardzo fajnie. Oczyszczasz się, oczyszczasz. I dalej co się stało? Co się stało z twoim partnerem? Mów teraz. Teraz jest, przechodzisz ten okres odpuszczania. Co się stało dalej? Ojej. Co jest? Zostawił. Zostawił ciebie? Z jakiej przyczyny? Z jakiej przyczyny? Mamy. Z twojej matki? Tak. Nie akceptowała go? Nie. Oczy zostawił ciebie? Mhm. Jak była w ciąży z drugim dzieckiem. Jak byłaś w ciąży z trzecim już, tym, z tym nie, ostatnim? Nie, drugim. To ta córka, która się urodziła, to było pierwsze? Tak. I potem był drugi? Syn. Syn. To po tym synie cię zostawił? Ciąży z synem. Z tym? Jak się dowiedział, że jestem w drugim ciąży z drugim synem. To cię zostawił? W trzecim miesiącu. I cię zostawił, tak? Nie zostawił. I byłam sama. I byłaś sama? Mhm. Jak się twoja matka przy tym czuła, że cię zostawił? I przykro jej było. Było jej przykro? Tak. Dopiero przykro, ale robiła mu ciężkie życie, że odszedł? Po części robiła, ale przykro, jednak przykro. Mieszkaliście tam przy matce cały czas? Ojejku, cała głowa. Cała głowa? Już odchodzi, odchodzi to odchodzi. Jak on sobie ułożył życie, wiesz o tym? On nie ułożył sobie życia. Nie ułożył się? Został sam? Nie, został sam. On wrócił później do mnie, jak się urodził syn. A, to wrócił. Dobrze. I dalej? Kochał to dziecko? Przychodzi mi, że nie. Nie. A teraz i potem stworzyliście, daliście ciało następnemu dziecku, tak?